Cześć, dziękuję wszystkim, którzy nadesłali rozwiązania ostatniej zagadki. Pytaliście, czy będą nagrody. Otóż stwierdziłem, że póki co jeszcze na razie nie. Zadanie było z pogranicza bardzo łatwych i łatwych. Jako ciekawostkę mogę podać, że zadałem to zadanie moim uczniom w pierwszej klasie i dla porównania w klasie szóstej. W klasie pierwszej wypadło o wiele lepiej, także stwierdziłem, że na razie żadnych nagród nie będzie. Jak będą jakieś trudniejsze zagadki, jakiś trudniejszy konkurs, to wtedy pomyślimy. A dla osób, które nie rozwiązały tej zagadki, tutaj jest rozwiązanie. Rybka płynie w stronę lewą. Bierzemy patyczek ten, dorysowujemy tutaj. Bierzemy patyczek ten, dorysowujemy tutaj. I bierzemy patyczek ten. I dorysowujemy tutaj. I rybka już płynie nam w stronę prawą. To jest rozwiązanie naszej zagadki. Dzisiaj zajmiemy się liczbami rzeczywistymi i podstawowymi własnościami działania na tych liczbach, potęgami, pierwiastkami i wspomnimy sobie jeszcze coś o wzorach skróconego mnożenia. Zasadniczo odcinki będą wyglądały w ten sposób, że jeden odcinek będzie poświęcony teorii, natomiast kilka odcinków potem będą to zadania ogólne i potem już stricte egzaminacyjne. Ile tych odcinków zadań będzie w poszczególnym dziale, to się okaże. To będzie zależało od tego, jak obszerny jest materiał i jak obszerna jest różnorodność zadań w związku z tym jednym tematem. No to zapraszam na czołóweczkę i lecimy. Tak jak już wspomniałem, zajmiemy się dzisiaj liczbami rzeczywistymi. Na początku dokonamy sobie podziału liczb na poszczególne zbiory i podzbiory. Takim najszerszym zbiorem liczb jest zbiór liczb rzeczywistych. Będziemy go oznaczać literą R z kreską. Ta kreska będzie nam zawsze oznaczała to, że to jest jakiś taki zbiór odgórnie przyjęty matematycznie, zbiór liczb rzeczywistych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych. Zaraz do tego dojdziemy. Bez tej kreski litera, duża litera alfabetu A, B, C i tak dalej będzie nam oznaczała jakiś zbiór, który sobie zdefiniujemy. Jakiś nowy zbiór, którego nie ma przyjętego odgórnie matematycznie i nie ma dla niego zarezerwowanej żadnej literki. Dużymi literami w matematyce będziemy oznaczać jeszcze wierzchołki różnych figur w geometrii i też wiele innych rzeczy, ale na razie zostańmy przy tym. Zbiór liczb rzeczywistych jest takim najszerszym zbiorem, do którego trafiają wszystkie liczby. Oczywiście mówimy tutaj o zakresie potrzebnym do zdania matury, czyli pomijamy tutaj liczby zespolone, dla których liczby rzeczywiste są podzbiorem. O liczbach zespolonych dowiecie się pewnie na studiach, albo może kiedyś też pomyślimy o jakimś cyklu dla studentów matematyki. Liczby rzeczywiste dzielimy na liczby wymierne i niewymierne. Liczby niewymierne znowu będziemy oznaczać literką NW z kreską, a liczby wymierne literką W z kreską. Co to są liczby wymierne i liczby niewymierne? Liczby wymierne to wszystkie takie liczby, które jesteśmy w stanie zapisać w postaci M przez N, gdzie M i N należą do zbioru liczb całkowitych. Czyli mówiąc w skrócie, to są takie liczby, które jesteśmy w stanie przedstawić przy pomocy ułamka. Zbiór liczb niewymiernych to będą wszystkie te liczby, które nie są liczbami wymiernymi, czyli wszystkie te liczby, które nie jesteśmy w stanie przedstawić przy pomocy ułamka. Przykładem liczby wymiernej jest na przykład liczba 7, którą jesteśmy w stanie przedstawić jako 7 pierwszych lub 14 drugich itd. itd. 3 drugie też jest przykładem liczby wymiernej. Przykładem liczby niewymiernej jest liczba pi.
Tej liczby nie jesteśmy w stanie zapisać jako ułamek dwóch liczb całkowitych. Liczba pi będzie nam oznaczała stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Niewymierność liczby pi udowodnił w 1761 Lambert, ale tego nie będziemy przedstawiać, bo do pokazania tego dowodu potrzebne są już trochę poważniejsze narzędzia matematyki. Idąc dalej, liczby wymierne możemy jeszcze podzielić na liczby całkowite. To będą wszystkie liczby, które są całe, czyli 0, 1, 2, ale również wszystkie na minusie. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, 1, 0, 3, minus 4. To są wszystkie liczby całkowite. I spośród liczb całkowitych jeszcze wyróżniamy liczby naturalne. Znowu oznaczamy literką N z kreską. I liczby naturalne będą wszystkie od 0 i wszystkie dodatnie. 1, wszystkie dodatnie i 0, dodatnie całkowite. Wśród matematyków często są rozmowy, czy 0 to jest liczba naturalna, czy nie. Dla potrzeb licealnych przyjmujemy, że 0 jest liczbą naturalną. Godne uwagi tutaj jest jeszcze to, że liczby wymierne mogą mieć albo rozwinięcie dziesiętne skończone, albo rozwinięcie dziesiętne nieskończone, okresowe. I teraz parę przykładów, w których będziemy zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i na odwrót. W tym również z rozwinięciem dziesiętnym okresowym, nieskończonym. I pierwszy przykład. Chcemy sobie zamienić liczbę 1/6, to jest ułamek zwykły. Chcemy zamienić go na ułamek dziesiętny. Dzielimy sobie pisemnie. 1/6. 6 w jedynce się nie zmieści ani razu, więc zapisujemy 0. Zawsze tutaj piszemy przecinek, bo już pod spodem nie mamy żadnej cyfry. 0 razy 6 jest 0, odejmujemy sobie, jest 1. Jeśli tutaj u góry już nie ma żadnej innej cyfry, zapisujemy, przepisujemy sobie 0. 10 podzielić na 6 jest 1, 1 razy 6 jest 6, odejmujemy i jest 4. Zawsze sobie tutaj dopisujemy 0, tak jak mówiłem. 40 podzielić na 6 jest 6, 6 razy 6 jest 36. I znowu odejmując zostaje nam 4. Znowu sobie przepisujemy 0 i widzimy, że tutaj się powtarza liczba 40. I tak będzie szło w nieskończoność. Więc tutaj będzie cały czas już 6. A więc rozwinięcie dziesiętne liczby 1,6 będzie wynosiło 0,16666 i tak nieskończoność. Więc możemy sobie to zapisać 0,16 w okresie. Taki zapis będzie nam mówił tylko i wyłącznie tyle, że szóstki idą w nieskończoność, czyli w nieskończoności będą cały czas szóstki. To się nazywa rozwinięcie dziesiętne okresowe. Wiemy, że na maturze możemy używać kalkulatora, więc dzieląc sobie jedynkę przez szóstkę też dokładnie otrzymamy właśnie taki sam wynik. 0,1 i 666 będzie nam się powtarzało. Kalkulator nam zaokrągli na końcu cyfrę ostatnią do siódemki, bo kalkulator tak nam zaokrągla, ale wiemy, że to jest 6 w okresie. OK, i teraz robimy sobie w drugą stronę. Przykład 0,9 w okresie chcemy zamienić na ułamek zwykły. I tu mamy prostą metodę. 0,999 i tak w nieskończoności. Niech to będzie x. Mnożymy sobie obustronnie przez 10. I mamy 9,999 i tak w nieskończoność, to jest 10x. Odejmujemy sobie stronami, łatwiej będzie drugie równanie odjąć pierwsze równanie, żeby nam nie wyszły liczby ujemne. Więc tutaj mamy 9x, a po lewej stronie 9 minus 9 jest 0, 9 minus 9 jest 0, 9 minus 9 jest 0. I te wszystkie dziewiątki, które są w nieskończoności, tak samo nam się wyzerują. I tutaj 9 odjąć 0 jest 9, a więc mamy 9 równe 9x, dzielimy przez 9x, wychodzi nam, że jest 1. Ciekawe, co nie? Tu mamy 9, a tu mamy 1. Jak to się stało? To jest wytłumaczalne poznając pojęcie ciągów i pojęcie granicy ciągów, zainteresowanych tam odsyłam. Na razie tutaj dla poziomu podstawowego wystarczy ten prosty schemat. Ale tak jak mówię, zainteresowanych odsyłam do pojęcia ciągu i pojęcia granicy ciągu. I kolejny przykład. 1,7 i 8 w okresie. I znowu idziemy zgodnie ze schematem.
Niech 1,7888 będzie x, mnożymy sobie przez 10, 17,8888 i tak w nieskończoności jest równe 10x i znowu odejmujemy stronami, tak samo drugie równanie minus pierwsze, żeby nam liczby ujemne nie wyszły, 9x to się równa 8 odjąć 8 jest 0 i te wszystkie ósemki w nieskończoności tak samo nam się wyzerują. 8 odjąć 8 jest 0, 8 odjąć 8 jest 0, 8 odjąć 7 jest 1, 7 odjąć 1 jest 6, no i 1 nam zostaje. 9x jest równe 16,1, dzielimy sobie przez 9, a więc x wynosi nam 16,1 przez 9. Tutaj rozszerzamy sobie ułamek przez 10, mnożymy i licznik, i mianownik przez 10, a więc mamy 161,9, czyli 1,71, a więc 1,78 w okresie wynosi nam 1,71. Dokładnie tak będziemy postępować w innych przypadkach. Musimy generalnie dążyć do tego, przemnażać przez taką liczbę, żeby nam się cały okres usunął. I jeszcze jeden przypadek. 3,41 i 17 w okresie. Musimy zamienić na ułamek zwykły. Niech 3,41 i tutaj 17, 17, 17 i tak w nieskończoność. Niech to będzie x. Tutaj widzimy, że musimy przemnożyć przez 100. Bo przemnożenie przez 10 nic by nam nie dało, bo byśmy mieli na ukos 7 i 1, 7 i 1, więc cały okres by nam się nie skrócił. A jak przemnożymy przez 100, no to mamy 341,17 i tu nam mamy 17 pod 17, więc nam cały okres się skróci i będziemy mogli sobie fajnie policzyć. Tutaj oczywiście 100x. Odejmujemy stronami. Cały okres nam się usuwa, więc tu będzie 0, 0, 0 i tak dalej. 7 odjąć 1 mamy 6. 1 odjąć 4 się nie da, więc pożyczamy stąd. 11 odjąć 4 jest 7. Tutaj przecinek. Znowu musimy pożyczyć stąd. 10 odjąć 3 jest 7 i zostaje nam 337,76, a więc 337,76 jest równe 99x. Dzielimy na 99, a więc x będzie nam wynosił 337,76 nad 99. Dla ułatwienia rozszerzymy sobie ułamek przez 100, czyli mamy 33776. nad 9900. Tutaj jeszcze możemy sobie skrócić prawdopodobnie przez 4. Możemy użyć kalkulatora, bo na maturze możemy używać kalkulatora. Tutaj dzieląc przez 4 będzie 844. Tutaj dzieląc przez 4 będzie 2475. A więc mamy 3 całości i tutaj nam zostanie reszty. 2475 razy 3 jest 7425 i odejmiemy sobie 8444, a więc mamy 1019, więc jest 3 całości i 2475, czyli liczba taka zapisana w ułamku dziesiętnym wynosi zapisana w ułamku zwykłym 3 całości i 1019,2475. Teraz możemy na kalkulatorze sprawdzić, czy to się zgadza. 3019 podzielić na 2475, czy faktycznie ma rozwinięcie 4, 1 i 17, 17, 17. Mój kalkulator pokazuje, że się zgadza, więc wydaje mi się, że powinno być ok. Ok, ale to już chyba jest jasne. Zajmijmy się teraz potęgami. Czym jest potęga? Potęga liczby A o wykładniku n
nazywamy taką liczbę, taki iloczyn n czynników liczby A. I tych czynników jest n. Dla przykładu 7 do potęgi czwartej. Mamy 7 razy 7 razy 7 razy 7 i tych siódemek jest 4. Przejdźmy zatem do podstawowych własności potęg. A do potęgi zerowej będzie równe 1 zawsze. A do potęgi pierwszej, tak jak już w przykładzie było, to jest po prostu A, bo ten czynnik mamy tylko 1. A do potęgi drugiej to jest A razy A. A do potęgi trzeciej to jest A razy A razy A. A co w przypadku, gdy w wykładniku mamy liczbę ujemną? Na przykład A do potęgi minus siódmej. Wtedy A obracamy, robimy odwrotność liczby A i wtedy całość do potęgi siódmej. Ten minus będzie nam robił to, że liczbę A odwracamy. Jedna druga jest odwrotnością A i już wtedy możemy sobie podnieść do potęgi siódmej. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o wykładnik całkowity. A co w przypadku wykładniku wymiernego? Na przykład A do potęgi m nad n, gdzie oczywiście m i n należą do zbioru liczb całkowitych, tak jak definicja liczby wymiernej. Co się będzie działo z liczbą a do potęgi m przez n? Zawsze będziemy ją zamieniać na pierwiastek stopnia, tego stopnia, jaką mamy liczbę w mianowniku. Czyli mamy tutaj n, więc będzie stopnia n. Zawsze pierwiastek z liczby a do potęgi tej, której mamy tutaj licznik, czyli do potęgi m tej. I dla przykładu, co się dzieje z liczbą 3 do potęgi 3 drugie? Według schematu będzie to pierwiastek z liczby 3 stopnia drugiego, ponieważ mianownik nam wskakuje do stopnia. Tak naprawdę tej dwójki byśmy nie musieli pisać. I do potęgi trzeciej, zgodnie ze schematem. Ok, skoro mamy już podstawowe własności potęg, przejdźmy do podstawowych działań na potęgach. Przy założeniu, że A i B są liczbami większymi od zera i x i y należą do zbioru liczb rzeczywistych, czyli są tak naprawdę dowolnymi liczbami, mamy następujące własności. Własność numer 1 brzmi, iż A do potęgi x razy A do potęgi y to się równa A do potęgi x plus y. Po prostu jeśli mnożymy potęgi o takich samych podstawach, a różnych wykładnikach, dodajemy sobie wykładniki i wrzucamy do jednej podstawy. Własność numer 2. A do potęgi x podzielić na A do potęgi y. Inaczej możemy to zapisać w ułamku, czyli A do potęgi x przez A do potęgi y. Co się wtedy dzieje? Wtedy odejmujemy wykładniki A do potęgi x minus y. Własność numer 3. A do potęgi x do potęgi y. Wtedy mamy iloczyn wykładników, czyli A do potęgi x razy y. To by było na tyle, jeśli chodzi o własności z takimi samymi podstawami, a innymi wykładnikami. Teraz dwie kolejne własności, jeśli chodzi o inne podstawy, a ten sam wykładnik. Czyli własność numer 4. Jeśli mamy a do potęgi x razy b do potęgi x, wtedy możemy sobie pomnożyć pomnożyć podstawy i podnieść do potęgi x. I ta sama sytuacja jest w przypadku dzielenia, czyli a do potęgi x podzielić na b do potęgi x. Tak samo możemy sobie zapisać w postaci ułamka, czyli a do potęgi x przez b do potęgi x. Wtedy tak samo dzielimy sobie najpierw podstawy, a potem podnosimy do potęgi x.
To jest dokładnie to samo, co to. OK, potęgi mamy już gotowe. Teraz przejdźmy sobie do podstawowych działań na pierwiastkach. W przypadku pierwiastków rozważymy tylko stopnie drugie i trzecie pierwiastka, ponieważ większych stopni raczej na maturze nie powinno być, więc zajmiemy się tylko stopniem drugim i trzecim. Jeśli mamy pierwiastek stopnia drugiego z A, tutaj stopnia drugiego nie musimy zapisywać, razy pierwiastek stopnia drugiego z B, to jest to samo co pierwiastek iloczynu. OK, czyli iloczyn pierwiastków jest to samo co pierwiastek iloczynu. Ta sama sytuacja dzieje się w przypadku dzielenia. Pierwiastek z A podzielić na pierwiastek z B, to jest pierwiastek ilorazu A podzielić na B. Tylko musimy tutaj pamiętać, że B musi być większe od zera, ponieważ nie może być ujemne, ani nie może być zerem, ponieważ dzielimy przez tą liczbę, a nie możemy przez zero dzielić. A A wystarczy, że będzie większe bądź równe 0. Ta sama sytuacja jest w pierwszym przypadku, tylko tutaj wystarczy, że A i B będą większe bądź równe od zera. Dlaczego nie może być liczba ujemna? Ponieważ nie istnieje pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej. Oczywiście mówimy tutaj o liczbach rzeczywistych, nie zespolonych, bo w zespolonych owszem istnieje. OK, idziemy dalej. Teraz rozważmy pierwiastek trzeciego stopnia. Z pierwiastkiem z trzeciego stopnia sytuacja dzieje się dokładnie taka sama, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z A razy pierwiastek trzeciego stopnia z B to jest pierwiastek z iloczynu tych liczb, oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia i tutaj nie mamy żadnych ograniczeń co do A i co do B. A i B po prostu sobie należą do liczb rzeczywistych. W przypadku dzielenia sytuacja będzie podobna. Pierwiastek trzeciego stopnia z A podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z B będzie dokładnie tak samo, czyli A dzielimy sobie na B. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z ilorazu liczb A i B. Tutaj jedynym warunkiem jest tylko to, że B jest różne od zera, ponieważ nie możemy znowu dzielić przez 0, a pierwiastek trzeciego stopnia z 0 to 0. OK, to już jest prawie cały materiał z tego odcinka, cała teoria. Teraz zajmiemy się wzorami skróconego mnożenia. I tak, niech A i B należą do zbioru liczb rzeczywistych. Wtedy mamy coś takiego. A dodać B do kwadratu jest równe A kwadrat dodać 2AB dodać B kwadrat. Drugi wzór skróconego mnożenia. A odjąć B kwadrat to się równa A kwadrat odjąć 2AB dodać B kwadrat. Jedyna różnica między tym wzorem a tym wzorem jest taka, że tu jest plus, a tu jest minus. I trzeci wzór skróconego mnożenia. A do kwadratu odjąć B do kwadratu to jest A dodać B razy A odjąć B. OK. I to są te trzy podstawowe wzory skróconego mnożenia, które są najważniejsze podczas matury podstawowej. Polecam naukę tych wzorów na pamięć. Co prawda będą one dostępne w kartach maturalnych podczas matury, ale z doświadczenia wiem, że często jak czegoś nie umiemy na pamięć, to nawet nie wiemy, że coś takiego istnieje. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby się uczyć wszystkiego na pamięć, ale te trzy wzory są bardzo ważne i naprawdę polecam się ich nauczyć na pamięć, bo się przydadzą. I na koniec rozwiążemy sobie jeszcze taki przypadek. Pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z trzech, odjąć pierwiastek z dwóch, odjąć pierwiastek z trzech i to wszystko do kwadratu. Wykorzystamy tutaj sobie dwa razy wzory skróconego mnożenia, więc zaczynamy. Na początku mamy 2 plus pierwiastek z 3 do kwadratu, odjąć 2 razy A razy B, zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. Czyli razy pierwiastek 2 dodać pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 2 odjąć pierwiastek z 3. Dodać, teraz drugi pierwiastek podnosimy do kwadratu. To się równa. To podnosząc do kwadratu ginie nam pierwiastek, czyli nam zostaje tylko 2 dodać pierwiastek z 3, odjąć 2 i tutaj zgodnie
z działaniami na pierwiastkach, możemy sobie rzucić to pod jeden pierwiastek, czyli mamy 2, dodać pierwiastek z 3 razy 2, odjąć pierwiastek z 3. I dodajemy sobie, tutaj dokładnie się dzieje to samo co w pierwszym przypadku, czyli pod naszą dokładatą ginie nam pierwiastek, dodać 2, odjąć pierwiastek z 3. I liczymy dalej. Pierwiastek z 3 nam się wyzeruje z minus pierwiastkiem z 3. 2 sobie dodamy do 2, będzie 4. Idziemy dalej, odjąć 2. Tutaj możemy sobie zastosować kolejny wzór skróconego mnożenia. Mamy iloczyn sumy poszczególnych liczb i różnicy tych samych liczb, a więc zbijamy to 2 do kwadratu, odjąć pierwiastek z 3 do kwadratu zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia dotyczącym różnicy kwadratów. I idziemy dalej. 4, odjąć 2, pod pierwiastkiem mamy 4, odjąć 3, czyli to jest 4, odjąć 2 razy pierwiastek z 1, 4, odjąć 2 razy 1, a więc będzie 2. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Poznaliśmy liczby rzeczywiste, liczby całkowite, liczby wymierne, liczby niewymierne, podstawowe działania na tych liczbach, potęgowanie, pierwiastkowanie oraz 3 podstawowe wzory skróconego mnożenia. Podczas następnego odcinka, 1, 2 albo 3, zobaczymy w ilu się zmieścimy, będziemy tą dzisiejszą teorię wykorzystywać w praktyce. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo.